Renata Grochal-Onet, Opinie, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Piątek, pisarz, publicysta. Będziemy rozmawiać o twojej nowej książce Kaczyński i jego pajęczyna. Ale zanim przejdziemy do, te, do tego, jak Jarosław Kaczyński tkał tę swoją pajęczynę, piszesz w swojej książce o tym, że Kaczyński jest... Mamin synkiem. Jak taki mamin synek może mówić, że kobiety wolą dawać w szyję niż rodzić dzieci? Młode kobiety. On to specjalnie powiedział, bo wiedział, że starsze kobiety są sporą częścią elektoratu PiS i jego specjaliści od podjudzania ludzi od budzenia emocji. Powiedzieli mu zapewne, że łatwo jest napuścić starsze kobiety na młode kobiety, że jak się coś złego powie o młodych kobietach, to się starsze kobiety ucieszą. To jest ten zestaw narzędzi. To jest, część, to jest element zestawu narzędzi, jakim Jarosław Kaczyński operuje. To jest to, jak on myśli o swoim elektoracie i w ogóle o społeczeństwie. Ty piszesz w tej książce, która jest bardzo ciekawa o tym, że ten wizerunek, który Jarosław Kaczyński sobie stworzył, czyli takiego pana, który niezbyt dba o swoją powierzchowność, nosi wytarte garnitury i stare, wysłużone buty, że to jest wszystko wizerunek polityczny na użytek właśnie polityki. Tak, Jarosław Kaczyński jest znakomitym biznesmenem jest władcą całej pajęczyny fundacji, spółek, między innymi słynnej spółki Srebrna, która miała budować dwa wieżowce w Warszawie, i on e, tym imperium zawiaduje od. Już ponad 30 lat, on już ponad 30 lat temu zaczął tworzyć, zaczął tkać tę e, pajęczynę i robił to w sposób bardzo sprawny, zapewne uczył się też od swoich pomocników, sponsorów. E, robił, zaczął to robić przy pomocy lud ludzi z wywiadu wojskowego PRL, pułkowników e, Klameckiego i Klęby, którzy jakby to powiedzieć kontrolowali pośrednio Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego poprzez swojego agenta, którym był szef funduszu, Grzegorz Rzemek. I oni dawali Kaczyńskiemu pieniądze. Dawał Kaczyńskiemu pieniądze również komunistyczny finansista Janusz Kwant, pisany przez KU z Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Od tego Kwanta to się chyba w ogóle wszystko zaczęło, jeśli chodzi o to, o ten biznes Kaczyńskiego tak. i budowanie jego pozycji biznesowej. Tak, Kaczyński obsypywał, znaczy Kwant obsypywał Kaczyńskiego miliardami złotych. To były ówczesne złotówki, miały jeszcze mniejszą wartość niż dziś, bo... W, 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 inflacja była jeszcze potężniejsza no ale jednak to były miliardy inni politycy nie mogli liczyć na takie dofinansowanie szczególnie inni politycy prawicy postsolidarnościowi którzy w piwnicach zakładali wtedy maleńkie partyjki natomiast Kaczyński dzięki tym pieniądzom pozyskał drogocenne nieruchomości w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej i przy Alejach Jerozolimskich i tak się dziwnie składa że kwant który go tak hojnie obdał Nadzorował. Nadzorował również spółka agencja gospodarcza, która przechowywała pieniądze pochodzące z funduszy KGB, czyli Sowieckich Służb Specjalnych przeznaczone do wspierania postkomunistycznej lewicy w Polsce, ale jak widać kwant nie tylko postkomunistyczny. No ale dlaczego właśnie wspiera? uznał, że należy Jarosława Kaczyńskiego wesprzeć? Czy uznał, że Kaczyński jest, że rokuje, że jest to polityk rozwojowy? Tak, i że, że jest to, widać było od razu, że jest to polityk rozwojowy, ambitny, sprytny i, i polityk, który ma szansę zbudować w Polsce obóz antyzachodni. Postkomuniści, którzy wtedy budowali w Polsce biznesy, spora ich część uważała Zachód za wroga, który przyjdzie, wykupi Polskę i wyrzuci postkomunistów z ich biznesów. Wielu z nich miało powiązania z Rosją lub z, ze służbami specjalnymi czasów komunizmu. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób Kwant trafił na, na Kaczyńskiego, no to są dwa tropy. Po pierwsze, Kwant pracował w Narodowym Banku Polskim, podobnie jak ojciec Adama Glapińskiego, który już wtedy organizował Kaczyńskiemu gotówkę. A po drugie, no ten trop związany z KGB jest bardzo ciekawy, bo. W tym samym momencie, w którym Kaczyński zaczął budować te, to swoje imperium, w którym z polityka drugoplanowego stał się politykiem pierwszoplanowym, w tym poznaje sam... Anatolia Wasina, tak. yy, szpiega yy... głównego szpiega KGB w Polsce, KGB. który działał pod przykrywką dyplomatyczną jako. Pierwszy sekretarz ambasady sowieckiej w Warszawie. Kaczyński zaczyna się spotykać z Wasinem. Właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego, bo powody tych spotkań, które Kaczyński podaje, no, są mętne i w książce ja je prześwietliłem, i wychodzi na to, że Kaczyński mówi nieprawdę. Kaczyński spotyka się z Wasinem w latach 1989-90. Pije z nim alkohol w mieszkaniu Wasina na Saskiej Kępie, do którego przychodzi, więc na pewno jest fotografowany, filmowany, nagrywany przez KGB. I... No ale Kaczyński przez całe lata, dopóki doszedł do władzy po raz drugi, uchodził za polityka takiego antyrosyjskiego albo, no powiedziałabym, niechętnego zbliżeniu Polski z Rosją. Tak. Taki wizerunek sobie budował. Tak, taki, taki kamuflaż, można by powiedzieć rozpaczliwy, biorąc pod uwagę liczne powiązania Kaczyńskiego z Rosją i z komunistycznymi służbami specjalnymi, a jednak to zadziałało. Zagrał to świetnie, tak samo jak świetnie gra starszego pana z łupiego. Na kołnierzu, który nie. E, który jest biedny i nic nie wie o biznesie i wielkim świecie. Ale po co on się z tym szpiegiem spotykał? No właśnie. E, tego do końca nie wiemy, ale wiemy, że w tym samym czasie zaczął tworzyć sieć wpływu biznesowo-polityczną. A szpieg Anatolii Wasin, z którym Kaczyński się spotykał, no był wybitnym ekspertem od tworzenia takich sieci. Tworzył wcześniej takie sieci w Finlandii, które przetrwały do, do dziś, co też jest w książce dokładnie, dokładnie opisane. I e, kiedy się spojrzy na całą działalność Kaczyńskiego, no to widzimy, że e, Kaczyński. E, Importuje do Polski pomysły Putina, przekształca Polskę na wzór putinowskiej Rosji, realizuje interesy Putina w Europie rozbijając Unię Europejską. Te kiedy... pomysły to między innymi na przykład nagonka na osoby LGBT, która jest wprost odwzorowaniem tego, co Putin robił u siebie. Tak, mamy, mamy w, w identyczne hasła wręcz zaimportowane z Rosji, po prostu przetłumaczone. Mamy identyczne jakby, identyczne recepty, identyczne sposoby działania, krok po kroku realizowane tak samo, tak samo jak w Rosji. Do tego dochodzi to, że kiedy Kaczyński doszedł do władzy znowu w 2015, roku, to szybko porzucił retorykę antyrosyjską, zaczął stosować retorykę antyukraińską on i jego partia, i do ostatniej chwili Kaczyński nie, nie wiedział, czy, czy poprze Ukrainę w walce, w walce z Putinem. Zrobił to dopiero wtedy, kiedy się okazało, że elektorat Kaczyńskiego, mimo tych lat antyukraińskiej propagandy, jednak stoi po stronie Ukrainy. Ale czy to by się udało ustalić, po co konkretnie spotykał się Kaczyński z tym pierwszym sekretarzem w ambasadzie rosyjskiej, który wiadomo, że ten pierwszy sekretarz to zwykle jest właśnie szpiegiem? No, w przypadku Wasina to było oczywiste, zresztą liczne źródła finansowe fińskie i szwedzkie, bo cała Skandynawia jakby stanowiła teren łowiecki Wasina, to potwierdzają. Włącznie z, z, z ekspertami szwedzkich służb specjalnych i z fińskimi dziennikarzami. Wasin był znakomitym szpiegiem. Dla polityka to jest jednak ryzykowne. Ryzykowne. Się z Kaczyński i Kaczyński do tego jeszcze pił z nim alkohol, fraternizował się, bratał, dał się fotografować, filmować, nagrywać, no musiał się domyślać, że jest nagrywany, czyli jakby dostarczył Moskwie, sam dostarczył Moskwie Materiałów kompromitujących na siebie. Czy on był aż tak nieodpowiedzialny? Czy... Nie, on zawsze był sprytny. On zawsze był sprytny, a i wcześniej jego stosunki... Czy po prostu myślał, że jakieś informacje wyciągnie od tego szpiega? Tak? On tak twierdzi. Natomiast twierdzi, że wyciągnął od tego szpiega ważną informację, że w Rosji w 1991 roku szykuje się pucz Janajewa. Ale nie podzielił się tą informacją ani z Lechem Wałęsą, ani z polskim kontrwywiadem. Najbardziej kompromitujące jest to, że Kaczyński w 2016 roku powiedział, że wyspowiadał się z tych spotkań polskiemu kontrwywiadowi w osobie, jego najwyższego szefa, Andrzeja Milczanowskiego. Twierdził, że w, pod koniec 90. roku zerwał z Wasinem i o wszystkim opowiedział Milczanowskiemu, który był wtedy szefem Urzędu Ochrony Państwa. Ale Andrzej Milczanowski stanowczo i kategorycznie zaprzecza. Mówi, że Kaczyński e, o niczym takim mu nigdy nie, powy, nie powiedział. No właśnie tobie się udało dotrzeć do ciekawych źródeł, które opowiadają o tej historii znajomości Kaczyńskiego z rosyjskim szpiegiem, bo sam Kaczyński odpalił te informacje w swojej książce, nie wyjaśniając do końca tak naprawdę, dlaczego on się z tym szpiegiem spotykał. A tak jak ty w swojej książce udowadniasz, to te tłumaczenia Kaczyńskiego, że chodziło o przygotowanie wizyty. Wałęsy w Moskwie się w ogóle nie pokrywają z terminami, w których Kaczyński się spotykał, bo on się spotykał z tym szpiegiem, zanim trafił do kancelarii Lecha Wałęsy. Tak, i zanim, zanim mógł w ogóle mieć jakąkolwiek, zanim Wałęsa mógłby mu powierzyć w ogóle taką sprawę, jak organizowanie wizyty w Moskwie. Kaczyński tak twierdzi, jednak w tej e, książce sprawa została bardzo dokładnie przeanalizowana i, e, 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 i, i te spotkania z Wasinem to jest chyba Najważniejszy, to jest chyba najważniejszy fragment książki. Wynika z tego, że Kaczyński nie mówi nam prawdy. O tych spotkaniach, że przyznał się do nich dopiero w 2016 roku w książce, którą mało kto przeczytał, a i w tej książce nie powiedział całej prawdy. Nie mówi dlaczego się spotykał z wasinem i mówi nieprawdę, kiedy twierdzi, że zgłosił to polskiemu, polskiemu kontrwywiadowi. No w każdym cywilizowanym kraju po czymś takim, kariera Jarosława Kaczyńskiego byłaby skończona. A dlaczego w Polsce nie jest skończona? W Polsce kariera Jarosława Kaczyńskiego nie jest. Skończona, ponieważ jego wyznawcy no już odcięli się całkowicie od rzeczywistości, od faktów, od prawdy. Mo, może teraz bieda spowoduje, że znowu otworzą oczy na rzeczywistość. Żyją w swojej bańce, w micie, w którym Jarosław Kaczyński jest wspaniałym mężem stanu. A z drugiej strony, my, opozycyjna, demokratyczna strona sceny politycznej i opinii publicznej, Jesteśmy trochę trzymani w szachu, bo Kaczyński przez lata używał i nadużywał retoryki antyrosyjskiej i nam jest strasznie trudno pokazać go palcem i powiedzieć, to ty jesteś związany z Rosją. Boimy się, że wypadniemy na kogoś takiego jak Kaczyński. Boimy się, że on sobie zaklepał ten temat, że on jest tutaj najskuteczniejszy, że nie da się już tej maski wroga Rosji zedrzeć mu z twarzy. No ale jednak się da, no, bo każdy, kto przeczyta tę książkę. Zobaczy, kim jest Jarosław Kaczyński, bo w tej książce są same fakty. A nie boisz się, że Kaczyński podacie do sądu? Nie. Żaden z głównych bohaterów moich książek nie wytoczył mi ani procesu cywilnego, ani karnego. Wiedzą, że to jest wszystko oparte na faktach. No oprócz byłego senatora Platformy Obywatelskiej Tomasza Misiaka, który jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, wytoczył ci proces z artykułu 212, czyli o pomówienie. Proces karny chcę dodać, nie proces cywilny, gdzie mógłby dochodzić swoich praw. Z proces dóbr. cywilny też wytoczył i on trwa i trwa. I dzisiaj się dowiedzieliśmy, że zostałeś skazany przez sąd na pracę społeczną. Osiem miesięcy prac społecznych. To to za wyrok? Nie przede wszystkim miliarder Misiak, bo on już dawno nie jest senatorem, ale miliarderem jest, nie był głównym bohaterem mojej książki. On to zrobił w zastępstwie swojego przyjaciela Mateusza Morawieckiego. Bo on mnie pozwał za książkę o Mateuszu Morawieckim i ten proces Morawiecki karny. Morawiecki jego tajemnicy. Tak, i ten proces karny mi też wytoczył niejako w zastępstwie Mateusza Morawieckiego. I do wyroku doszło w ten sposób, że ja się o wyroku dowiedziałem z mediów, nie dotarło do mnie żadne zawiadomienie o rozprawie. Nie wiem, jak to się nie wiem, jak to się stało. I, i e, Misiak pisał różne zaczepne rzeczy pod moim adresem na Twitterze, odpisywał na moje Twitter, ale nigdy nie powiedział Halo. E, mamy proces, dlaczego Pan nie przychodzi na rozprawy, raz, tylko napisał, e, że e, sądzę, że do Pana nie dotarły ostatnie ustalenia sądów już po wyroku. Czyli jakby przyznał, że, 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 procesuje, że świadomie procesuje się ze mną za moimi plecami. No, e, e, szokujące jest też to, że sprawę w ten sposób poprowadziła kancelaria mecenasa Jacka DiBua, który się przedstawia jako obrońca praworządności. No tak się składa, że mecenas DiBua. E, Występuje przeciwko mnie także w innych sprawach. Ale ty nie zostałeś wezwany nawet przed sąd, ja nie żeby, wiem. żebyś został przesłuchany? Ja nie, 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 nie wiem, bo nie dotarły do mnie żadne, e, 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 żadne, żadne wezwania. E, e, muszę to dopiero ustalić. Muszę te, te, teraz wystąpiłem o akta tej sprawy, żeby się, żeby się dowiedzieć, o co, o co w ogóle chodzi. Ale to jest szokujące, że to jest sprawa karna sędzia powinien spróbować doprowadzić oskarżonego choćby przy pomocy policji przed sąd. No tak zwykle politycy wytaczają procesy cywilne ochronę dóbr osobistych. No, a... no, używanie tutaj kodeksu karnego wobec dziennikarza jest dosyć niestandardowe. No tak, ale to jest szokujące. Dodam, że kancelaria mecenasa Dibuła, która prowadzi tą sprawę, prowadzi też sprawę przeciwko mnie z ramienia jednej ze spółek Grupy Radius, powiązanej z Rosją i z aferą taśmową, z miliarderem Szustkowskim, który podarował Adamowi Glapińskiemu pałac. Musimy zmierzać do końca, ale chcę zapytać cię na koniec, czy będziesz się odwoływał od tego wyroku? Y oczywiście, ale przede wszystkim najpierw chcę wystąpić o tak zwane przywrócenie terminu, czyli o rozpoczęcie tej sprawy od początku już, żeby ona się odbyła y w sposób y właściwy z udziałem oskarżonego. Tomaszu, czy to będzie kontynuacja tej książki, bo to jest chyba pierwsza część? Tak, w czerwcu, w, czerwcu, w czerwcu powinna powstać druga część, bo ta część obejmuje okres od 1949 do 1995 roku, aczkolwiek również ta część jest aktualna, bo zawiera nieustannie odniesienia do tego, co dzieje się teraz. Jest, tak się składa, że rzeczy, które teraz obserwujemy, mają swoje korzenie już w tamtych latach. Warto czytać książki o politykach, szczególnie przed wyborami, żeby wiedzieć, na kogo głosujemy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pisarz, publicysta, dziennikarz Tomasz Piątek. Ja się z Państwem żegnam. Renata Grochal. Do zobaczenia za tydzień.